Kurna, tylko przywieźli tu zestaw i jazda. Jedzie. Ja pierniczę. Na samym początku filmu wypadałoby się przywitać, więc witamy Was serdecznie z nad nowej wody. Ogólnie w tym sezonie mieliśmy taki plan, aby odwiedzać nowe zbiorniki i na razie no, sukcesywnie go realizujemy. Tym razem wywiało nas na północ Polski i znajdujemy się na Wygoninie. I muszę Wam powiedzieć tak na świeżo, że dopiero przyjechaliśmy i Wygonin zrobił na mnie ogromne wrażenie. Woda jest prześliczna, mamy bardzo fajne stanowisko, jesteśmy vis-a-vis przystani. I swoją drogą, zobaczcie, tutaj mamy tą przystań. O, powinniście ją widzieć tam w tle. I tam, wyobraźcie sobie, siedzi David, który przyjechał z rodziną odpocząć i przy okazji zabrał ze sobą wędki. I wędkuje po 2-3 godziny dziennie i wyobraźcie sobie, że przez 2 dni złowił chyba 2 ryby powyżej 20 kg i dołowił kilka takich średniaków, tam 16-17 kg, także wynik niesamowity. I jak przyjechałem tutaj na Wygonin i stanąłem z nim na pomoście, na przystani, karpie tutaj są ewidentnie, bytują, spławiają się, no kocioł. Także stawiam sobie bardzo wysoko cel. Uważam, że jeżeli nie połowimy z tego stanowiska, to będzie tylko i wyłącznie nasza wina. Ryba tutaj jest i trzeba to wykorzystać. Także nie tracimy czasu, bierzemy się za rozkładanie obozowiska, wywozimy wędki. I tutaj wstępnie plan mam taki, że będę wywoził tam, gdzie widziałem te karpie, czyli vis-a-vis nas, przy tamtym brzegu, naprawdę jest kotłowanina. Obstawiam tamte miejsca i wierzę, głęboko wierzę, że coś dzisiejszej nocy, a może nawet wcześniej uda się złowić. Jestem dobrej myśli, mam dobre, pozytywne nastawienie, a to też jest bardzo ważne jadąc na zasiadki. Także nie przedłużam, bierzemy się do roboty. Mówiłem wam, zobaczcie, już mieliśmy pierwsze branie. Ile minęło? Godzina od wywózki. Płynę po rybę. Wywieźliśmy 4 wędki z 6 i mieliśmy taki odjazd, że to jest masakra. Ryba ewidentnie stoi w okolicach przystani. Kurde, nie wiem, czy ta ryba nie zaparkowała w jakimś tam zaczepie, ale tam chyba nie powinno nic być na dnie. Wiecie, co jest najlepsze? Branie było z miejsca, w którym widzieliśmy na samym początku spławy. Postawiłem dokładnie tam, gdzie widziałem ryby. Spławiły się 2 sztuki pod rząd. Poleciała tam wędka i jest na haku ewidentnie karp. Nie wiem, czy on jest duży, raczej taki koło dyszki. Nie jest to jakaś duża ryba, ale mam nadzieję, że uda się go szczęśliwie podebrać. Thank you.
No dobra, to chyba da się. Come on. Siedzisz. Moi drodzy, no nie mogłem sobie wymarzyć lepszego startu na wygoninie. Sami widzieliście, miałem bardzo pozytywne podejście na samym początku tego filmu. I zaledwie godziny od wywózki, nawet nie wszystkich wędek, a zaledwie czterech spośród sześciu naszych, pojechała środkowa wędka. Dokładnie kij, z którego, gdzie widzieliśmy razem z Davidem spławy, wywiozłem i mamy taki efekt. Może ryba nie jest zbyt duża, ale piękny pierwszy wygoniński czarnuszek jest na naszej macie. Przy przystani jest kotłowanina, ryba tam siedzi ewidentnie i trzeba to wykorzystać. Mam nadzieję, że to nie ostatni dzisiejszej nocy. Także pozytywne myślenie to połowa sukcesu. Dobra, prezentuję go szybko do zdjęcia. Naprawdę go dość mocno wymęczyłem podczas holu. Nie chcę go dłużej już męczyć. Sesyjka zdjęciowa i wypuszczamy go. Come on, startujemy. Wygonin 2021. W obiecującym starcie naszej zasiadki na wygoninie byłem dosłownie napompowany pozytywną energią. Przed przyjazdem na tę wodę słyszałem od miejscowych karpiarzy, że ryby zazwyczaj są aktywne w ciągu dnia, ale szczerze mówiąc traktowałem te informacje z dużym przymrużeniem oka. W późniejszej części filmu zobaczycie, że ta reguła się potwierdzi, a tymczasem wracając do naszej zasiadki. Noc przebiegła bardzo spokojnie i chwilę po śniadaniu sygnalizator mojego skrajnie lewego kija wydał z siebie kilka pojedynczych pików. W krótką chwilę dobiegam do wędki i na końcu zestawu czuję bardzo silny opór. Bez chwili namysłu wsiadam w ponton i rozpoczynam, jak się później okazało, bardzo trudny hol. Zanim jednak go Wam pokażę, chciałbym, abyście wysłuchali, co miałem do powiedzenia, gdy tylko wróciłem z rybą na brzeg. Jestem po ekstremalnie ciężkim holu. Mam nadzieję, że część z tego pojedynku mogliście zaobserwować na kamerze sportowej, na GoPro. Podczas tego holu myślałem, że wiatr zepnie mnie totalnie na drugą stronę jeziora. Nie dość, że ryba była niesamowicie silna, niesamowicie waleczna, to jeszcze wiatr naprawdę nie pomagał. Cały czas spychało mnie w tamtą stronę i musiałem poniekąd częściowo kontrować wiosłami i jednocześnie holować tego pięknego karpia, którego Wam za chwilę zaprezentuję. W końcowej fazie holu trochę za bardzo się podpaliłem i zbyt szybko chciałem podebrać karpia. Czyli było pierwsze wyłożenie, ja szybko wsunąłem podbierak i w tym momencie karp odwrócił się. Byłem przekonany, że karp wpadł do podbieraka, a jednak jakoś się odwinął w drugą stronę i popłynął na otwartą wodę. Uważam, że to był dość duży błąd, to się mogło skończyć tragicznie, gdyby haczyk gdzieś się zaczepił o oczko od podbieraka, byłaby kaplica. Także wykorzystajcie to też jako pewnego rodzaju przestrogę. Musicie podjąć odpowiednią decyzję podczas podbierania. Jeżeli wiecie, że to jest ten moment, dopiero wsuwacie szybko podbierak i podbieracie karpia. Ja trochę się podpaliłem. Na szczęście koniec końców udało się ją podebrać i za chwilę Wam ją prezentujemy. Jestem przeszczęśliwy, wygoniński, przepiękny karp, którego za chwilę Wam pokażemy. Idziemy na brzeg, idziemy Wam ją zaprezentować. Jedzie! Słuchajcie, aktualnie z Martyną próbowaliśmy opracować plan na nadchodzącą noc, ponieważ minionej nocy ryby nie współpracowały i nagle niesamowita rolka na skrajnie moim lewym kiju. Wiecie co? Ja wypływam po tą rybę, także na razie przerwiemy i mam nadzieję, że wracam do Was z pięknym koniem. Trzymajcie kciukasy. Tusia, trzymaj kciuki. Ale się przykleił tego dna. Masakra.
Aha, jest jakieś zielsko cholerne, tak? Coś czułem, że coś mi tutaj nie pasuje. Get in! Siedzi! Jebane! O, piękna ryba! Come on! Mamy ją! Ja p***ale, mamy ją! Myślę, że tak z 16-17, nie? Nie wypinam jej tu. Od razu ją zważymy najpierw. Poczekaj, bo ci się żyłka strasznie. O k***a. Jest. Po prostu weź wędkę, ja. No nie no, jest kabanos. Nie? Jest k***a kloc. Ja p***le. Tam musisz ją tam. Jest! Wyciągam ją z tego. O k***wa! O jest! Taki worek to nawet 2 kilo nie waży ten. No powiem ci, że masz 16-17 kilo. Waga z workiem powinna pokazać około 19. Uwaga. No, 17. 17 kilo. No. Pięknie. No piękna ryba. My soul, the gates are open, so release the bulls. Don't hold me back no more, unleash the beast inside. Stand up with my pride, I was born to
Moi drodzy, prezentuję wam 17 kg wygonińskiego szczęścia. Ryba, która dała mi niesamowitą satysfakcję. No kocham takie ryby. Pol był naprawdę ekstremalny, ale ten zawodnik zasłużył na przepiękną sesję zdjęciową. Piękna ryba, 17 z wygonina. Niesamowicie się cieszę, a to dopiero pierwsza doba naszego wyjazdu. Pięknie. Postawiłem tam dokładnie zestawy, gdzie widzieliśmy ryby i to są tego efekty. Ryba jednak nie migrowała z tej części zbiornika i dalej tam jest. I wierzę, że kolejne ryby już niedługo pojawią się na naszej macie. Naprawdę hol był przeniesamowity. Ale się cieszę. Kurde! Piękna ryba. Piękny wygoniński smok. Au! No i z tego wszystkiego zapomniałem wam przedstawić naszego nowego członka ekipy. No, osoby, które śledzą mnie na Facebooku i Instagramie, najprawdopodobniej domyślają się, o co chodzi. Ale do rzeczy. W naszym składzie pojawił się model zdalnie sterowany. Swoją drogą, przywitaj się ładnie. No mówię wam, jestem zachwycony, aczkolwiek powiem wam szczerze, że model zdalnie sterowany strasznie rozleniwia karpiarza. Naprawdę, klikamy sobie guziczkiem punkt, w którym chcemy wywieźć, następnie powrót jest również drugim przyciskiem, także no, automatyzacja jest naprawdę niesamowita, także muszę się pomału stopniowo przestawiać na to, żeby pontonem wywozić coraz mniej, ale też myślę, że warto co jakiś czas zrobić sobie taką wywózkę, żeby nie zapomnieć, jak to się robi. No ale do rzeczy, chodźcie, pokażę wam tą łajbę.
Ja pierniczę. Nie wierzę. Ta sama wędka. Nagrało się. Ta sama wędka. Tak. Jedziemy, k***a. Odwróć ponton. Jest pięknie. No. O nie. Luzu jakiegoś. No chyba. Ajajaj. No spadła. Niestety tą rybę straciliśmy. Ale w żaden sposób to nie popsuło naszego dobrego humoru. Wygoni nie należy do łatwych zbiorników, dlatego bardzo cieszył nas fakt, że jesteśmy skuteczni i udaje nam się robić regularne brania. Po tej spince zdecydowaliśmy, że zrobimy małą roszadę moich wędek i przesuniemy się jeszcze bliżej przystani. Ledwie zdążyliśmy ogarnąć nasze zestawy i w międzyczasie mamy kolejne branie. Przysięgam wam, ja nie wiem co się dzieje. Właśnie w tym momencie nastawiałem dla was kamerę, żeby nagrać ewentualne branie. I w tym momencie, kiedy nawet jeszcze nie kliknąłem record, nagle zaczęło jechać jak złe. Ja pierdzielę, Tusia! Chodź! Ta sama wędka, z której pojechało wcześniej i straciliśmy rybkę. Tym razem mam nadzieję, że uda nam się ją doholować. Czuję, że na końcu zestawu dalej jest. Także pomalutku do niej dopływamy, bez jakichś tam gwałtownych ruchów. Wiemy, że tam jest jakieś pasmo zielska. Nie chcemy tej ryby na siłę szarpać, tylko pomalutku. Gdyby był silnik, o Jezu, to by było jeszcze totalny już wypas, ale no niestety. Staramy się pomalutku do niej dopłynąć. Mam nadzieję, że ona nie zaparkowała nam pod tym pomostem tam. Możesz pokazać. W okolicy tego pomostu w zasadzie, no nie wiem, z 20-30 metrów od niego kładliśmy swój zestaw. Więc mam nadzieję, że tej rybki nie ma pod tym pomostem. No cóż, zobaczymy. Ta ryba tutaj siedzi ewidentnie w tej zatoce. Ona tutaj jest. Mimo, że się nie spławia, to ona dalej tutaj siedzi. I mam nadzieję, że do końca wyjazdu będzie nam ta ryba tutaj towarzyszyć. Na pewno mamy jeszcze ją na końcu zestawu, bo czuję, że coś tam jest. Już dopływamy. Ojej, idzie po czymś. No, albo to jest to zielsko, tak? No kurde. Idzie po czymś. Byłem tak zaangażowany w narrację holu na żywo, że zupełnie nie zauważyłem, że na przystani zgromadziła się mała widownia, która z zainteresowaniem śledziła cały przebieg wydarzeń. Postanowiłem, że po wszystkim podpłynę do nich i pokażę im złowiony okaz i przy okazji udzielę krótkiego wywiadu, jak na prawdziwego youtubera przystało. Pobierzesz co? Tak. Come on. No wskakuj. Mamy to. Ile jest? 2-1. 2-1 dla nas. Jakie 2-1? 3-1. 3-1. Dobra, wracamy z tą rybą. W zasadzie dobrze, że Martyna ze mną popłynęła. Bo ja bym sam nie wrócił, kurwa. Trzymaj ten podbierak może tak na froncie. O. O. O, jest i widownia. To pozdrawiamy wszystkich. Piękna rybka, taka koło... Tak, tak. O, no to miło nam. Widzicie jaki karp? Trzymaj wędkę. Pan do nas podpłynął. A pan jest tym youtuberem z... Nie, to pan nie jest tym youtuberem z Odkarpia.
Bo to na tym stanowisku. Jest. Może jest. Bo my też kręcimy materiał. No to pan jest. Nie, piękna rybka. No może nie jest duża, ale 10 kilo powinna mieć. 10 kilo, widzicie jaki piękny karpik? O, tutaj jest pan z panią. Robią reportaż, będzie na YouTubie. O, będzie. Będzie? Jak rybki tak dopisały. Zobacz, to... jaka ryba. Ale szok. Ale mieliśmy ładniejszą przed, znaczy no tak, tak? Z, ile, 3 godziny temu. Karpia 17 kilo, więc to było naprawdę, naprawdę duże. Jak państwa kanał się nazywa, przepraszam? Karpiowy Janusz. Karpiowy Janusz, w końcu pana poznaliśmy, bo dużo o panu słyszeliśmy. A, to bardzo miło. Ale słyszysz, Karpiowy Janusz, możecie puścić, bo pan tu kręci dokumenty. Tak jest. Ile pan wyciągał? Ile holowaliśmy? Krótko w zasadzie. Podpłynęliśmy pod rybę. Mam taką samą w sumie. 5 minut może minęło. No, 5 minut wam to zajęło. To ja też mogę złapać jakiego karpia, mam taką samą wędkę. Jasne, że tak. I to w zasadzie nie trzeba daleko szukać, bo one są w tym rejonie. No to one się spławiają. Jak przyjechaliśmy, no to może w tym konkretnym miejscu akurat nie widzieliśmy spławów. Bardziej one były tutaj, w tą stronę. Ale jak przyjechaliśmy... A trudno się wyciągało? W zasadzie to nie tak trudno. Akurat ten osobnik nie był tak waleczny. Więc ten hol nie trwał zbyt długo, ale mieliśmy wcześniej większą rybę, około w granicach 17 kg i tamten hol był już ekstremalny. No. No, także moi drodzy, kanał się rozrasta. Mieliśmy widownię z przystani. No fajnie, fajnie, trochę czuję się jak na bled, ale jak dobrze wiecie, wędkowanie na bled bardzo mi się podobało. Także ja lubię taki klimat osobiście. Lubię jak coś się dzieje, lubię jak są ludzie, którzy są zainteresowani tym naszym hobby. Fajnie, niech nas rośnie w siłę, niech nas będzie coraz więcej. Dobra, wracamy z tą rybką, nie chcemy jej tak długo męczyć. Ja trochę przyspieszę na tych wiosełkach. I może zrobimy tak. Włożymy ją na szybko do slinga. Wciśniemy na łódce tylko jeden przycisk, bo wywiezie nam się samo, mamy zaznaczony ten punkt. I weźmiemy się za oporządzanie rybki. Ok? No, także widzimy się później. No i jak powiedzieliśmy, tak zrobiliśmy. Wędka wywieziona, a teraz karpik troszeczkę odpoczął i wam go szybko prezentujemy i go wypuszczamy. Zebraliśmy jego wagę, okazało się, że waży równo 12 kg, ale jest naprawdę piękny. Słuchajcie, ja na tą chwilę, po pierwszej dobie, jestem absolutnie spełniony. Możemy już nie złowić nic do końca wyjazdu, a i tak będę mega, mega zadowolony. Prezentuję wam tą piękną rybkę. No tutaj będziemy musieli, widzę, że zdezynfekować jej pyszczek, bo ma rozerwany. I trochę krwawi. Także zrobimy to już na samym końcu. Jeszcze mają dezynfekcję. Ale dobra, szybka prezentacja rybeńki, bo jest przecudny. Przecudny karp. Mimo, że nieduży, tak jak mówię, 12 kg, to jest to niezwykle piękna ryba. Zresztą zobaczcie sami. Piękny. Łuseczki przy ogonie, po prostu baja. Super. Słuchajcie, zrobiliśmy szybką zmianę scenerii, bo karp naprawdę troszeczkę wypoczął w tym slingu i bardzo szalał. A w związku z tym, że nie wzięliśmy swojej standardowej maty, tylko taką płaską, bałem się, że nam wyskoczy zaraz na tą ziemię i się tylko poobija. Więc zmieniliśmy scenerię na wodę, żeby było bezpieczniej. Szybko go wam tylko zaprezentuję jeszcze i go wypuścimy. Taka rybka. Thank you.
I wraca do wody. Piękna, nie? Kurna, tylko przewieźnikiem zestaw i jazda. Jedzie. Pięknie.